Cześć, witam ponownie na kanale Porozmawiajmy o jakości. Dzisiaj w krótkim nagraniu wracam do tematu związanego z MSA. Mamy za nami już dwa tematy poświęcone temu zagadnieniu, mianowicie zdolność przyrządu, bo od tego bodajże zacząłem, a ostatnio opowiedziałem Wam troszeczkę o liniowości. Też zademonstrowałem Wam, jak te dwie analizy przeprowadzić w Minitabie. Dzisiaj czas na kolejne zagadnienie, jak gdyby z dziedziny, czy też z zakresu MSA, mianowicie stabilność systemów pomiarowo-kontrolnych. Jeżeli temat jest dla Ciebie interesujący, jeżeli uważasz, że MSA to tylko i wyłącznie gauge RNR, które tak bardzo, powiedzmy, jest popularne w różnych branżach, to zachęcam Cię do słuchania tego nagrania, gdzie dowiesz się, jak zbadać stabilność systemów pomiarowo-kontrolnych. Zapraszam. Omówię to zagadnienie na przykładzie pewnego zdarzenia, właściwie pewnej sytuacji, której byłem też świadkiem, właściwie poniekąd też uczestnikiem. Mianowicie w jednej firmie na końcu linii produkcyjnej firma ta miała systemy wizyjne. Systemy wizyjne, które właściwie w 100% sprawdzały, mierzyły pewne parametry wyrobu. I krążyła taka ogólna opinia w firmie od strony osób, które zajmowały się tymi systemami, że je bardzo często trzeba kalibrować, że je bardzo często trzeba regulować, że jak skalibrują system, powiedzmy, na początku zmiany, to w trakcie nawet zmiany co parę godzin muszą jakiś korekt tam dokonywać. Więc wpadliśmy na taki pomysł, dlaczego nie zweryfikować tej hipotezy. Hipotezy, która właściwie sprowadzała się do tego, że ktoś twierdził, że te systemy są niestabilne. Czyli dlaczego nie zweryfikować i nie zmierzyć w pewien sposób, spróbować oszacować, jak często te systemy muszą być na nowo ustawiane, czy też ustawienia muszą być korygowane. Jak powiedzieliśmy, tak też zrobiliśmy i takie badanie zostało przeprowadzone. W jaki sposób? Mianowicie wzięliśmy jedną część i ją obmierzyliśmy. Obmierzyliśmy te parametry, które normalnie ten system wizyjny weryfikował, mierzył w trakcie seryjnej produkcji i wartości tych parametrów zostały zapisane. Oczywiście przed tym badaniem system został ustawiony, został skalibrowany, czyli doprowadziliśmy ten system do takiego, powiedzmy, punktu wyjściowego, punktu zero, i zaraz po tym punkcie zero dokonaliśmy pomiaru właśnie tej jednej sztuki kilka razy. Następnie tą samą sztukę co kilka godzin mierzyliśmy na nowo i zapisywaliśmy wyniki tych pomiarów dla wszystkich tych charakterystyk, które zostały zmierzone właśnie w tym punkcie zero. I powtarzaliśmy tą czynność ileś tam razy, już dokładnie nie pamiętam, nie będę zmyślał, ale co kilka godzin, przez kilka dni ten pomiar był robiony, aż do czasu, kiedy stwierdziliśmy, że faktycznie ten system zaczyna się nam w pewien sposób rozjeżdżać. Jak to zobaczyliśmy? Mianowicie za każdym razem, kiedy szliśmy dokonywać tego pomiaru, właściwie to koleżanka szła dokonywać tego pomiaru, mierzyła tą samą część kilka razy. Ten pomiar tej części kilka razy to nic innego jak nasza próbka, na przykład pięcioelementowa, pięcio-trzyelementowa, w zależności ile razy ten pomiar był powtarzany. I tych próbek było kilkanaście na przestrzeni po prostu kolejnych dni. Jak zrobiliśmy finalnie to badanie stabilności, bo to była ta część praktyczna, co do tej pory powiedziałem, a jak żeśmy dokonali analizy? Mianowicie z tych próbek zrobiliśmy kartę kontrolną. Kartę kontrolną, którą bardziej szczegółowo oczywiście omówię przy okazji SPC, jak do tego zagadnienia dojdę, ale na bazie karty kontrolnej i wyznaczenia linii kontrolnych dolnej i górnej byliśmy w stanie oszacować, jaka jest naturalna zmienność tego, powiedzmy, procesu, tego pomiaru z wykorzystaniem tego systemu wizyjnego i byliśmy w stanie zaobserwować, jeśli dobrze pamiętam, że po 4-5 dniach, pod koniec jak gdyby jednego tygodnia, ten system faktycznie zaczynał nam troszeczkę się rozjeżdżać i to był ten odpowiedni czas na to, żeby na nowo go ustawić, żeby na nowo go skalibrować, czy też skorygować jego ustawienia.
Czyli podsumowując właściwie tą całą historię, to całe zdarzenie, do badania stabilności systemów pomiarowo-kontrolnych służy nam po prostu karta kontrolna. To jest dokładnie ta sama karta kontrolna, którą mam nadzieję, że stosujecie przy okazji wdrażania czy też realizacji SPC w waszych procesach produkcyjnych. Czyli SPC, o czym jeszcze nie mówiłem tutaj, ale do tego tematu na pewno dojdziemy wcześniej czy później, to nie tylko zdolność, ale to też badanie stabilności, a przede wszystkim można powiedzieć badanie stabilności procesu, bo badanie zdolności ma być kolejnym krokiem. Najpierw stabilność, a potem zdolność. To tak już wybiegam do przodu z zagadnieniem SPC. Więc do zbadania, czy mój system jest stabilny, potrzebuję karty kontrolnej. Żeby zbadać, że coś jest stabilne, muszę dodać pewien bardzo istotny parametr fizyczny, mianowicie czas. Potrzebuję czasu, żeby zobaczyć, że coś w tym czasie jest stabilne, że coś w jednostce czasu, czy też na przestrzeni czasu zachowuje się w sposób podobny, chciałoby się powiedzieć identyczny, ale wiemy, że zachowań identycznych nie ma. Będą zachowania co najwyżej podobne. Więc czas, a czas jest widoczny w karcie kontrolnej. Zbieram próbkę, może inaczej, definiuję sobie tą próbkę wzorcową i powtarzam pomiary na tej samej części, tworząc próbkę na przykład pięcioelementową i finalnie na karcie kontrolnej wartości średniej i rozrzutu potwierdzam stabilność mojego systemu pomiarowo-kontrolnego lub definiuję punkt, w którym ta stabilność zaczyna być utracona, czy już jest gdzieś tam zachwianie w całym moim systemie pomiarowo-kontrolnym i jestem w stanie finalnie zdefiniować, że po 3-4 powiedzmy godzinach, czy tam 3 dniach, 5 dniach należy dany system wizyjny skalibrować na nowo. Ot cała filozofia, jeśli chodzi o stabilność. Zbieram pomiary co ileś godzin, nanoszę na kartę kontrolną i interpretuję to, co widzę. Kartę kontrolną oczywiście znacznie szerzej omówię w momencie, kiedy dojdziemy tutaj do omawiania zagadnień związanych z SPC. Kolejne zagadnienie, kolejna jak gdyby definicja związana z systemami pomiarowo-kontrolnymi. Była zdolność, była dokładność, była liniowość i teraz właśnie dokończyliśmy temat związany ze stabilnością. Czyli co? Wielkimi krokami zbliżamy się do powtarzalności i odtwarzalności, czyli do tego bardzo popularnego gauge R&R. Za dzisiaj dziękuję. Jeżeli spodobało się, dajcie znać w komentarzach, dajcie łapkę w górę i już zachęcam do wypatrywania kolejnego odcinka za 2 tygodnie. Do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Cześć!